Ahoj, piraci! Gotowi na kolejną przygodę? No to płyniemy, oczywiście, z rabarbarem. Wielkie postanowienie. Na półwyspie odgradzającym pełne morze od zatoki była skała. Na tej skale stał dom rabarbara. Wokół, jak okiem sięgnąć, ciągnęły się pola grochu, które uprawiała żona rabarbara, Barbara. A po falach mknęła jak rakieta wanna z rabarbarem, którą ciągnęło aż 6 delfinów. Najdzielniejszy z żeglarzy sprawił sobie taki zaprzęg, by nie wyglądać jak ten dziad, co wraca z rejsów byle czym. Tak tłumaczył delfinom, ale tak naprawdę to nie mógł już normalnie żeglować, bo zajęty był bez reszty przełykaniem ślinki. Zapach grochówki był już zbyt mocny jak na apetyt rabarbara. Wreszcie dobił do brzegu pod skałą. Podziękował pięknie delfinom. Wziął wannę, może się jeszcze do czegoś przyda. I pognał pod górę wielkimi krokami. Barbara stała właśnie przy piecu i mieszała grochówkę w największym barku, jaki miała. Kra, kra! Rabarbar wraca! Kra, kra! Zakrakała wrona za oknem. Rabarbar! Barbaro! Rabarbar! Powtórowała papuga. Papuga siedziała nad złotym drążku i była zupełnie błękitna. A to dlatego, że długo pływała z rabarbarem po morzach południowych. Ptaszki, co wy gadujecie? Przecież pierś łabędzia nie wpłynęła jeszcze do zatoki. A co dopiero do portu? Powiedziała Barbara. Raptem otworzyły się drzwi i ukazała się wanna. Barbara aż podskoczyła wystraszona, ale papuga dojrzała pod wanną nogi żeglarza i zakrzyczała radośnie. Rabarbar! Barbaro! Rabarbar! Witaj, Barbaro, powiedział rabarbar. Odstawił wannę do kąta i ucałował żonę tak serdecznie, że cmoknięcie o mało nie rozwaliło domu. Witaj, rabarbarze, powiedziała Barbara i ucałowała męża tak serdecznie, że aż się spocił. Choć był twardym wilkiem morskim. Ale co się stało? Nikt jeszcze nie widział piersi łabędzia. I nie zobaczy, rzekł smutno żeglarz. Utonęła wasza fregata? Wystraszyła się Barbara. Nie utonęła, tylko teraz nazywa się Kaczy Kuper. Afe! Wszystko ci opowiem, ale najpierw odstaw grochówkę z ognia. Niech trochę przestygnie. I choć żona molestowała go ciekawa, jak to żona, nic nie mówił, tylko machnął czapką nad zupą, żeby prędzej wystygła. Takiego przy tym narobił wiatru, że biedna papuga ledwo mogła utrzymać się na drążku, a Barbara chwyciła się stołu, by nie wyfrunąć na dwór. Wreszcie złapał garnek, przechylił i wlał sobie całą zawartość do brzucha, który zaraz się pięknie zaokrąglił. No, teraz mogę opowiadać, westchnął posapując, ale zanim zaczął, oblizał się 44 razy. Żona słuchała i choć niewątpliwie była kobietą, nic nie mówiła. Ale kiedy rabarbar rzekł, ocet wyciągnął wielki pistolet, oburzyła się. To okrutne barbarzyństwo, rabarbarze. Uspokój się, Barbaro, rzekł dzielny małżonek. Uśmiechnął się i opowiedział do końca, co miał do opowiedzenia. A tu mam dla ciebie perłę. Zakończył i podał perłę żonie. Barbara miała ich już cały długachny sznur. Ledwo mogła udźwignąć,
ale ucieszyła się i zaraz nawlokła nową perłę. Potem przyjrzała się w lusterku. Dziękuję ci, rabarbareńku, powiedziała i ucałowała żeglarza, aż znowu się spocił. Schowała perły, popatrzyła na męża, na pusty garnek i rzekła: a gdzie twój kuferek? A gdzie talar zapłaty za rejs? A co ty w ogóle masz zamiar robić? Jak nie będziesz miał zajęcia, to z nudów zjesz przez tydzień wszystek groch. To bym chętnie zrobił, odparł rabarbar, jak zwykle spokojnie. O kuferek i talara się nie martw. Już ja sobie poradzę. Najgorzej, że nie zabrałem z fregaty mojej fajki. Bez fajki nic nie wymyślę. Żeglarz rozejrzał się po izbie, zdjął z półki gliniany wazon, wywiercił z boku otwór i wsadził do niego kawał rury jako cybuch. Rurę zrobił sobie raz, dwa, wziął długą dziurę i owinął blachą. Tak sporządzoną fajkę nabił grochowianymi i pieprzem, na wierzchu położył rozżarzony węgielek i zasiadł na ławce przed chatą. Zaciągnął się raz, wypuścił chmurę dymu. Nic nie wymyślił. Zaciągnął się drugi raz, wypuścił jeszcze większą chmurę dymu. I już prawie że wymyślił, ale jednak nie. Zaciągnął się trzeci raz. Wypuścił taką chmurę dymu, że Barbara musiała zapalić w domu lampę, bo zrobiło się ciemno. I wymyślił. Zgasił fajkę i wszedł do izby. Wiesz co, Barbaro? Postanowiłem zostać piratem. To cudownie, ucieszyła się żona. Nareszcie będziesz w domu. Straszny rabarbar piratem! Zaskrzeczała papuga, najwyraźniej zgorszona. Nie ma o czym mówić, odparł żeglarz. Najważniejsze, żeby przypłynęła wreszcie fregata. Muszę mieć swoją starą fajkę. Ta nowa nie jest najlepsza. Aż trzy razy musiałem się zaciągnąć, żeby wymyślić taką prostą rzecz. Dobranoc, piraci!